Witajcie, dzisiaj jestem Bryszka. Dzisiaj będę mierzyć nowości. Wybrałam parę rzeczy. Mam dwa sweterki. Mam spodnie czarne, takie bardzo szerokie. Przepraszam, trzy sweterki. Dwa w kolorze jasnym i jeden zielony. Mam jedne dżinsy i jedne właśnie te czarne spodnie i mam jedne buty na obcasie. Także zabieram się za mierzenie. Zacznę od sweterka jasnego i założę do niego dżinsy. Pierwsze rzeczy mam na sobie. Jest to sweter, taki oversize, taki wielki z wielkim dekoltem. Długaśne takie rękawy, to jest 86% poliester, reszta to wiskoza. Taki dość duży dekolt, ale myślę, że nie za duży. Dobrze się układa. To taki szeroki. Rękawy też takie szerokie. Taki dość wygodny. Długi przede wszystkim. Także ciepło. Bardzo taki milusi. Dotyku. Podoba mi się. Wygląda fajnie. Nawet nic nie trzeba tutaj. Myślę, że szal wystarczy. Jakaś ciepła kurtka pod szyję i byłoby ok w zimie. Sweter kosztuje, co mówię, 29,99 funta i to jest rozmiar extra small. Także on, ten extra small, on już jest taki szeroki. Także warto się zastanowić nad rozmiarem, bo mówię, to jest oversize. Ale fajne, fajne, naprawdę, taki bardzo wygodny. Założyłam do tego też dżinsy stąd. To są mam jeans, bez dziur, bez niczego, śliczne, niebieskie. W rozmiarze 34 i kosztują 22,99. Także cena super. Spodnie prezentują się takie, zaraz Wam pokażę. Myślę, że rozmiar jest idealny. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie te dżinsy wyglądają. Super z tyłu. Układają się pięknie po prostu. Bardzo podoba mi się kolor. Widziałam te dżinsy. One są w kolorze czarnym, w takim jasnym niebieskim, w takim bardzo jasnym niebieskim i jeszcze taki pomiędzy tym jasnym, a tym właśnie niebieskim. Także cztery do wyboru. Także co kto lubi. Ja myślę, że ja te spodnie dzisiaj sobie kupię, bo bardzo ciężko jest kupić teraz spodnie bez żadnych dziur i żeby się tak dobrze układały. Bardzo mi się podobają. Podobają mi się te kieszenie z tyłu, że są tak troszkę wyżej. Nie wiem, czy to widzicie. Świetnie tyłek wygląda. No, ja jestem zadowolona, naprawdę. Teraz przymierzę jeszcze do tych dżinsów zielony sweterek. Mam na sobie kolejny sweterek w kolorze zielonym. Bardzo podobał mi się na wieszaku. No niekoniecznie na mnie. Bardzo tutaj pod szyją taki troszeczkę ciasny, tak troszkę mnie uwiera, powiem szczerze. Rękawy mi się niezbyt podobają w tym swetrze. Są gufiaste, ale no nie wiem, jakoś nie za dobrze to razem wygląda. To jest 73% akryl, reszta to poliester. I sweter kosztuje, już mówię, 35,99, czyli dość drogi. I to jest rozmiar extra small. Bardzo ładny kolor. Krótki. Także on jest taki szeroki i krótki. Mi ten sweter się nie widzi. Nie podoba mi się po prostu, jak tutaj wygląda, jak się układa. Niektóre swetry są tutaj szersze, ale no, układają się lepiej. Tu na piersiach mi się też nie podoba. Także odpada. Mierzę następne rzeczy. Następną rzeczą będzie biały sweterek z czarnymi spodniami i do tego założę czarne buty. Ok, przymierzyłam ostatnie rzeczy. Założyłam tylko jednego buta, bo chciałam Wam drugiego pokazać z bliska. Wybrałam takie buty na obcasie, takim grubym, wygodnym. Tutaj takie zakończone na płasko, za kostkę, nieocieplane, kosztują 29,99 i ja wzięłam rozmiar 39 i widzę, że dobrze zrobiłam, chociaż mój rozmiar to 38, ale te buty 39 są na mnie perfekcyjne. Także zakładam drugiego buta i pokażę.
pokażę Wam sweterek i spodnie. Chociaż sweterek już dobrze widzicie. Mam drugiego buta na sobie. Sweterek jest po prostu cudowny. Wygląda przepięknie. To jest 99% poliamid. Bardzo taki milusi, króciutki sweterek z dziurkami, ale one nie są takie bardzo przezroczyste. Tak jakby te dziurki nachodziły na siebie kolejno i zasłaniają wszystko. Dopasowane rękawki. Taki strasznie delikatniutki ten sweterek, naprawdę. Podoba mi się. Do tego założyłam takie bardzo fajne, szerokie spodnie. Tutaj z taką zakładką jasną. Ja Wam pokażę, jak wyglądają z tyłu. Z tyłu mają zaszyte kieszenie. Są wysokie, także aż do pępka. Wysoki stan. Takie szerokie. Ja zaraz zobaczę, czy to w ogóle widać. Jak nie, to ja wyjdę z sprzężalni. Także tak się prezentuje z daleka. Wydaje mi się, że jest bardzo elegancko to wszystko razem. Ten cały zestaw. Buty są bardzo wygodne. Spodnie po prostu układają się świetnie. Naprawdę, są bardzo wygodne. Ja jeszcze Wam powiem, jaki to jest rozmiar. Rozmiar jest 32 i są na mnie idealne. Powiem Wam szczerze, że nie mogłam znaleźć rozmiaru 34, dlatego wzięłam 32. Myślałam, że może się nie dopnę, ale są idealne. Kosztują 35,99. No po prostu są cudowne. Zakochałam się w tych spodniach. Świetnie wygląda do tego sweterka. Sweterek też bardzo ładny. Sweterek jest w rozmiarze S. Gdzie jest metka? Nie mam metki do niego? A jest. Tak. Sweter jest w rozmiarze S. Widzę, jest rozmiarówka od extra small do L. I kosztuje 19,99. Także nie jest drogi. Wygląda bardzo pięknie razem. Nie wiem, jak myślicie? Co Wam się podobało najlepiej z tego, co dzisiaj wybrałam? Mi się podobały bardzo te dżinsy, także wezmę sobie je. Nie wiem jeszcze, czy wezmę niebieskie, czy wezmę czarne. Zastanowię się tam na zewnątrz. Podobał mi się ten oversize sweter, ten zielony odpada całkowicie i podoba mi się cały ten zestaw razem z tymi butami. Świetnie też by wyglądało do normalnych szpilek, myślę, jakichś kozaczków albo takie do botków szpilkowych, które mam w domu. Także myślę o tych spodniach, bo podobają mi się bardzo. I nie wiem nawet, czy sobie ich nie wezmę też. Bo są po prostu cudowne, są cudowne. Fajne kieszenie, na luzie, elegancko. Podoba mi się bardzo. Nie myślałam, że będę tak bardzo zadowolona z dzisiejszego filmiku, ale jestem bardzo. Także na dzisiaj kończę. Podlinkuję Wam wszystko pod spodem. Do następnego razu. Pa!